Dzień dobry. Dziś na początek dowiemy się o tym, że powstał największy posąg na świecie. Tak, większy niż Jezus ze Świebodzina. Pewien lekarz z tego kraju, w którym właśnie się teraz znajdujemy, unicestwił ponad 100 osób. W Polsce rozpoczęła się właśnie akcja Znicz i już mamy ponad 20 ofiar śmiertelnych. Ale to i tak jest mniej niż ofiary jednego niemieckiego lekarza. Następnie przekonamy się, co tak właściwie Duda będzie porabiał na 11 listopada, ponieważ to jest bardzo kontrowersyjny temat. Zakończył się właśnie trwający od tygodni strajk LOT-u. Według najnowszego raportu polski biznes przestaje się rozwijać. A na koniec w ramach standardowej ciekawostki dnia zobaczymy, że Netflix ujawnił więcej szczegółów na temat Wiedźmina i jest w obsadzie jeden Polak. Jak jestem w niemieckiej Saksonii, to zawsze, ale to zawsze zadziwiają mnie te oto światła. Zaraz zobaczycie, jak wyglądają czerwone. O, tutaj macie czerwone światło. Jeśli to nie jest antysemityzm, to ja już nie wiem, czym on jest. W Indiach stanął pomnik wysokości 182 metrów, najwyższy na świecie. Przedstawia on Sardara Patela, polityka przyćmionego według partii Modiego przez rozgłos otaczający dynastię Nehru Gandhi. Sardar w hindi, urdu i perskim oznacza szefa, naczelnika. Sardar Patel to pierwszy wicepremier i pierwszy minister spraw wewnętrznych Indii w latach 1947-1950, który i perswazją, i siłą przekonał księstwa indyjskie, a było ich ponad 560, do przystąpienia do federalnych Indii. Sam Mahatma Gandhi uważał, że zadanie to może udać się jedynie Patelowi. Pomnik, który stanął niedaleko Sardar Savarkar Dam, jednej z największych zapór wodnych świata postawionej na Narmadzie, jest czterokrotnie większy od Statui Wolności, wyższy jest niemal dwukrotnie. Zaprojektowano go tak, by oparł się wichurom do 180 km na godzinę i wstrząsom sejsmicznym o magnitudzie 6,5. Patel, który cieszył się opinią człowieka z zasadami, był także nazywany żelaznym człowiekiem Indii. Jego pomnik symbolizuje zdaniem partii Modiego jedność i spójność kraju. Hołd oddany Patelowi ma, jak pisze Washington Post, o wiele głębszą symbolikę. Patel bowiem stał się ikoną hinduskich nacjonalistów z partii Modiego BJP. Same już tylko rozmiary odlanego z brązu monumentu mówią wiele o globalnych aspiracjach Indii, jak i politycznym ego ich przywódcy, napisała w poniedziałkowym artykule Gazeta. Według niej dla Modiego pełni rolę obstawienia w zakładach na wyścigach konnych pierwszej trójki. Za jednym zamachem Modi oddał ukłon w stronę hinduskiego elektoratu. Postawił pomnikowe dzieło w Gujaracie i dał pokaz prosperity i statusu Indii jako wschodzącej potęgi światowej. Patel urodził się w Gujaracie w 1875 roku, 31 października. Ten dzień premier Modi, wcześniej premier tego stanu, po objęciu władzy w całym kraju ustanowił Dniem Pojednania Narodowego. Budowa pomnika była od początku ukochanym projektem jego rządu. Nie wiem jak wy, ale ja tutaj widzę kolejne duże wyzwanie dla Polaków. Mamy już wielkiego Jezusa, pora zrobić największy pomnik w ogóle. Tylko jakiej by tu zrobić to dynastii? Może Kaczyńskich? Ale odłóżmy może żarty na bok i ruszajmy na cmentarz. Hiszpański artysta Henrique Tenreiro w środę namalował czerwoną farbą na nagrobku generała Franco w Bazylice w Dolinie Poległych napis „Za wolność”. Gdy został zatrzymany, oświadczył, że jego działanie artystyczne ma prowadzić do pojednania. Zatrzymany przez obecnych w Bazylice strażników, Tenreiro tłumaczył, że jego działanie służy dobru Hiszpanów i nie jest wandalizmem, tylko działaniem artystycznym. Wyjaśnił, że namalowane na nagrobku słowa mają prowadzić do pojednania między wszystkimi Hiszpanami, aby żadna strona nie czuła się pokonana. Tenreiro został przewieziony na komisariat, gdzie go przesłuchano. Według policyjnego źródła zostaną mu prawdopodobnie postawione zarzuty niszczenia mienia oraz nawoływania do nienawiści. Jak ustaliły hiszpańskie media, Tenreiro w ostatnich miesiącach wyspecjalizował się w prowokacyjnych akcjach, służących rzekomo promocji jego rzeźb i obrazów. Władze galerii Artbis z miasta La Coruna, w której wystawia Tenreiro, odcięły się od profanacji grobu Franco. W ostatnim czasie artysta wszedł nagi do jednej z fundacji w La Coruna. Z kolei przed 3 laty miał inny performance. Położył się na środku nowojorskiego Times Square w stroju kąpielowym na plażowym ręczniku, poinformował dziennik El Confidencial. Profanacja grobu Franco zbiega się z dementi Stolicy Apostolskiej na temat wypowiedzi wicepremier Hiszpanii Carmen Calvo, która w poniedziałek spotkała się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem. Po powrocie do Madrytu Calvo powiedziała, że jej rozmówca podziela opinię rządu w Madrycie, że po ekshumacji generała nie należy organizować mu pochówku w stołecznej katedrze Almudena. We wtorek wieczorem rzecznik Stolicy Apostolskiej Greg Burke poinformował w komunikacie, że kardynał Parolin, choć nie wyraził sprzeciwu wobec ekshumacji Franco, to nie
proponował żadnych rozwiązań. W żadnym momencie rozmowy kardynał Parolin nie wypowiadał się na temat nowego miejsca pochówku. Pani Carmen Calvo wyraziła zaniepokojenie możliwością ponownego pochówku w katedrze Almudena i przedstawiła życzenie poszukiwania alternatywnych rozwiązań, tym m.in. dialogu z rodziną Franco. Kardynał uznał to za dobre rozwiązanie, poinformował Burkę. 13 września Kongres Deputowanych Hiszpanii wyraził zgodę na ekshumację i przeniesienie zwłok Franco poza Dolinę Poległych. Głosowanie odbyło się na podstawie sierpniowego dekretu gabinetu premiera Pedro Sancheza. Rządzący od czerwca krajem socjaliści uznali przeniesienie szczątków generała za jeden z priorytetów. O sprawie pomnika Franco dyskutowaliśmy już na tym kanale. Kiedy rząd w ogóle podjął tego typu działania? Jak widać, przewidywanie nie jest ich zbyt mocną stroną, bo my już wiedzieliśmy od dawna, że tak właśnie się to skończy. A teraz może ruszajmy do Niemiec i zobaczmy, jak się ma niemiecka służba zdrowia. Pielęgniarz Nils Hegel, odsiadujący karę dożywotniego więzienia za zabicie 6 pacjentów, znów stanął przed sądem. Niemiecka prokuratura oskarża go o zamordowanie 100 innych osób. 41-latek przyznał się do zbrodni. Na pytanie sędziego, czy zarzuty wymienione w akcie oskarżenia są prawdą, odpowiedział: mniej więcej, informuje BBC. Proces w Oldenburgu na północnym zachodzie Niemiec rozpoczął się minutą ciszy w hołdzie ofiarom. Mężczyzna miał mordować pacjentów w latach 1999-2005 w klinikach Delmenhorst w Dolnej Saksonii i w Oldenburgu na północnym zachodzie kraju. Robił pacjentom zastrzyki zawierające zbyt duże dawki leku na serce. W ten sposób doprowadzał do ustania pracy układu krążenia. Potem próbował pacjentów reanimować. Najpierw tłumaczył śledczym, że chciał w ten sposób wykazać się wobec kolegów i że reanimacja sprawiała mu przyjemność. Podczas przesłuchań jako inny motyw zabójstw wymienił również nudę. W 2008 roku Hegel został skazany na 7 lat więzienia za usiłowanie morderstwa. W latach 2014-2015 w drugim procesie skazano go na dożywocie za 2 zabójstwa i próbę 2 kolejnych. Sprawa wyszła na jaw, gdy kolega Hegla odkrył, że ten robi pacjentowi nieprzepisany zastrzyk. Doprowadziło to do pierwszego wyroku na pielęgniarzu w 2008 roku. Służby dochodzeniowe przeprowadziły badania toksykologiczne kilkudziesięciu innych pacjentów, którzy zmarli w tych szpitalach, co poskutkowało postawieniem kolejnych zarzutów. Policja i prokuratura przeanalizowała historię choroby ponad 500 pacjentów. Dokonano również ekshumacji 134 ciał. Zdaniem śledczych większości zabójstw można było zapobiec. Ze statystyk szpitalnych wynikało, że na zmianie Hegla liczba reanimacji i zgonów gwałtownie wzrastała. Kierownictwo kliniki w Oldenburgu zwolniło podejrzanego pielęgniarza, wystawiając mu jednak dobre świadectwo pracy, dzięki któremu mógł podjąć pracę w Delmenhorst. Według śledczych najmłodsza ofiara Hegla miała 34 lata, a najstarsza 96. Jeśli jeszcze ktoś z waszych znajomych będzie wam narzekał na polską służbę zdrowia, odeślijcie go do tego filmu, a tymczasem ruszamy do Polski. Od środy na drogach w całym kraju trwa akcja Znicz. Nad bezpieczeństwem czuwało ponad 4,5 tysiąca policjantów z ruchu drogowego, których wspierali inni funkcjonariusze. Mimo to, tylko w środę zginęło 13 osób. O wynikach pierwszego dnia akcji Znicz poinformował w czwartek PAP podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dane, którymi dysponuje KGP, obejmują zdarzenia do północy w środę. Są to informacje wstępne. Ze wstępnych danych wynika, że w środę na polskich drogach doszło do 128 wypadków, w których 135 osób zostało rannych. Niestety, są także ofiary śmiertelne. W środę zginęło 13 osób, powiedział podinspektor Kobryś. Nad bezpieczeństwem na drogach czuwało około 4,5 tysiąca policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego oraz funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej czy ITD. KGP na razie nie podaje, ile kontroli przeprowadzono pierwszego dnia. Wiadomo, że policjanci zatrzymali 261 kierowców, którzy byli pod wpływem alkoholu. Akcja Znicz na drogach trwa od 31 października od godziny 6 do 4 listopada do godziny 22. Największej liczby patroli można się spodziewać na trasach wyjazdowych z największych miast oraz w pobliżu cmentarzy. Z danych KGP wynika, że podczas ubiegłorocznej akcji Znicz doszło do 478 wypadków, w których zginęły 43 osoby, a 551 osób zostało ciężko rannych. Policjanci zatrzymali 1240 kierujących pod wpływem alkoholu. A to dopiero początek akcji Znicz, więc możemy się spodziewać, że będzie jeszcze gorzej niż w zeszłym roku. Ale przynajmniej nie jest aż tak źle, jak przy niemieckiej służbie zdrowia. Zostawmy może te tematy i zobaczmy, co Andrzej Duda będzie porabiał na 11 listopada. Prezydent Andrzej Duda wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości. Kancelaria Głowy Państwa przedstawiła plan prezydenckich aktywności podczas obchodów Święta Niepodległości, informuje Rzeczpospolita. Obchody rocznicy odzyskania niepodległości prezydent rozpocznie o godzinie 9 rano, gdy weźmie udział we mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W czasie nabożeństwa nastąpi zapalenie świecy niepodległości. W południe Andrzej Duda przybędzie na Plac Piłsudskiego w Warszawie, gdzie hymnem państwowym rozpocznie się uroczysta odprawa wart przy grobie nieznanego żołnierza. Akcja niepodległa do hymnu ma zasięg
zasięg ogólnopaństwowy. Mazurek Dąbrowskiego wybrzmi w kilkuset miejscach w Polsce i na świecie. Gdy o 14 z Ronda Dmowskiego ruszać będzie warszawski Marsz Niepodległości, na Zamku Królewskim odbędzie się uroczystość pośmiertnego nadania najwyższych polskich odznaczeń, Orderu Orła Białego 25 wybitnym Polakom zasłużonym dla polskiej niepodległości. Wśród odznaczonych będą m.in. Maria Skłodowska-Curie, Janusz Korczak, Władysław Reymont, Ignacy Daszyński i Roman Dmowski, pisze Rzeczpospolita. Prezydent ma też wziąć udział w tradycyjnym spotkaniu z udziałem zaproszonych gości i korpusu dyplomatycznego. Odwiedzi także jedną z miejscowości, w której organizowane będą lokalne obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Pan aż zamarł. O tym, że Andrzej Duda nie weźmie udziału 11 listopada, mówiliśmy już w jednym z naszych 90-sekundowych materiałów. O tutaj, uważam dalej, że jest to jego strzał w kolano i jeszcze się odbije na notowaniach PiSu, ale może zostawmy to i zobaczmy, co tam w świecie biznesu. Naprawdę nie wiem, jak Gonciarz trzyma tak ten cały zestaw non-stop. Mnie już ręka boli. Jest przełom w sprawie strajku PLL LOT. Jak poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, jest porozumienie między zarządem spółki a protestującymi związkowcami. Rozmowy pomiędzy stronami zakończyły się w nocy około godziny 2. Zakończono strajk, ale spór zbiorowy z pracodawcą trwa, powiedziała po spotkaniu wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Agnieszka Szelęgowska. Strajk w LOT rozpoczął się 18 października. Protestujący domagali się m.in. przywrócenia do pracy 67 osób dyscyplinarnie zwolnionych po rozpoczęciu strajku. Wśród nich była przewodnicząca ZZPP i L. Monika Żelazik. Żądano również dymisji prezesa PLL LOT. Po nocnych rozmowach zarząd zgodził się na przywrócenie zwolnionych do pracy. Poinformował o tym rzecznik prasowy spółki Adrian Kubicki. Zarząd zobowiązał się też do niedochodzenia od organizatorów kierujących strajkiem i uczestników roszczeń pieniężnych związanych z akcją strajkową, dodał Kubicki. Aż ciężko się patrzyło na to, jak Polacy walczą między sobą i nie potrafią dojść do porozumienia, dlatego pozostaje im pogratulować, że wreszcie się to skończyło i ma pozytywne skutki na pewno zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Ale teraz zostawmy to i zobaczmy, jak się ma inny polski biznes. 33 miejsce na 190 zajęła Polska w najnowszym rankingu Doing Business Banku Światowego, który wskazuje gospodarki z przepisami najbardziej przyjaznymi biznesowi. To spadek o 6 pozycji rok do roku i drugi rok z rzędu ze spadkiem. W rankingu Doing Business 2018 zajęliśmy 27 pozycję, w edycji na rok 2019 33 miejsce. Polska wciąż wypada dobrze m.in. w zakresie obsługi handlu międzynarodowego. Jak wyjaśnił w komentarzu dla PAP przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie, Carlos Pinuera, pogorszenie pozycji polskiej gospodarki wynika głównie z wydłużenia się czasu poświęconego na płacenie podatków przez przedsiębiorców. Jak podał Bank Światowy, liczba godzin potrzebnych do rozliczeń podatkowych wzrosła do 334 z 260 w poprzednim rankingu. W tegorocznej edycji zwyciężyła Nowa Zelandia, wyprzedzając Singapur. Trzecia jest Dania. W pierwszej dziesiątce są też Gruzja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Lepiej od Polski pod względem przyjaznych warunków prowadzenia biznesu wypadły też m.in. Litwa, Mauritius, Niemcy, Kazachstan, Ruanda czy Rosja. Doing Business to publikowany co roku raport Banku Światowego. Znajduje się w nim opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w 190 krajach świata. Raport analizuje przepisy regulujące działalność firm w zakresie m.in. zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków, wymiany międzynarodowej, uzyskiwania kredytu czy regulacji rynku pracy. Raport wydawany jest nieprzerwanie od 2003 roku. Państwa i draj, policaj. Także polski biznes wcale nie ma się najlepiej i nie ma się chyba też czemu dziwić, skoro na czele stoją mistrzowie od wprowadzania nowych podatków. Zostawmy może przykre historie i na koniec sprawdźmy jeszcze ciekawostkę dnia, a jest naprawdę pozytywna dla Polaków. Halo, halo? Na Węgrzech ruszyły prace nad Wiedźminem. Netflix opublikował pierwsze zdjęcia Henry'ego Cavilla w roli Geralta z Rivii. Pojawiły się również informacje dotyczące obsady serialu. Na liście pojawił się polski aktor Maciej Musiał. Ruszyła najbardziej oczekiwana produkcja serialowa ostatnich miesięcy – Wiedźmin. Netflix postanowił ujawnić widzom wizerunek głównego bohatera, w którego wcielił się Henry Cavill. Dla Anglika będzie to pierwszy serialowy projekt od czasu dynastii Tudorów. Na Twitterze zostały również ogłoszone kolejne nazwiska osób, które dołączą do obsady serialu. W produkcji pojawi się polski aktor Maciej Musiał, który wcieli się w postać Sir Laszlo. Do obsady dołączyli m.in. Emon Farren jako Cahir, Joey Beatty jako Jaskier, Lars Mikkelsen jako Slegbor, Royce Pearson jako Istrid, Wilson Radio Puyalte jako Dara oraz Anna Schaffer jako Triss. Pierwszy sezon Wiedźmina składać się ma z 8 odcinków. 4 z nich zostaną wyreżyserowane przez Alika Sakharova, a po 2 nakręcą Alex Garcia Lopez i Charlotte Brandstorm. Serial Wiedźmin opiera się na bestsellerowej serii powieści Andrzeja Sapkowskiego. Tak? Można odwołać strajk. Jest Polak w Wiedźminie. Chociaż szkoda, że to nie Karolak.
Dajcie w ogóle znać w komentarzach, co sądzicie o serialu netflixowym Wiedźmin, czy okaże się porażką, czy jednak wielkim sukcesem, który jeszcze wpłynie bardziej pozytywnie na tę polską markę. A tymczasem ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć! Aj, sorry, bo jakaś pani tutaj mnie się pyta o coś, a kompletnie nie rozumiem. Wiecie może, co to znaczy Allahu Akbar? An dem süßen Leim, zu dem man Schicksal sah. Und wenn die Bäume in den bitteren Schnee erfrieren, bitte ich Gott, es sei der Wald vor deiner Tür. So versuch die Schwefelpilze zu dressieren, oder werde er...